Niemcy nie są tymi Niemcami, którymi wówczas były, ale polityka zbliżenia Berlin-Moskwa na pewno nie służy wybiciu się Polski na podmiotowość w stosunkach międzynarodowych. To zbliżenie jednak, zbliżenie Berlin-Moskwa jest poniekąd konfiguracją od nas niezależną. To znaczy my jako Polska, my jako Polacy nie dysponujemy środkami uniemożliwienia tego scenariusza. Po prostu nie mamy sił, nie mamy środków, aby dyktować Moskwie lub Berlinowi, czy też przekonać Moskwę lub Berlin, co jest z naszego punktu widzenia dobre i aby to te stolice realizowały. Także to jest sprawa niesłychanie pesymistyczna i dlatego moja odpowiedź jest taka, a nie inna. No, może tak być, ale ja bym nie chciał, żeby tak było. Jeśli scenariusz taki zostałby uskuteczniony, Rosja uzyskałaby zielone światło do dalszej ekspansji w Europie, czyli kosztem Ukrainy i innych państw, innych narodów, które wydostały się z przestrzeni sowieckiej. O tym, co w danej chwili Rosja jako państwo, jako mocarstwo rządzone autorytarnie potrzebuje, o tym decyduje być może wola jednego człowieka. Ale to jest skala krótkofalowa. My tego nie wiemy do końca, jakie są życzenia tego przywódcy. Ale w skali długofalowej jednoznacznie bym odpowiedział, że Rosja bardziej potrzebuje Europy niż Europa Rosji, albo inaczej, jak to woli, Zachód mniej potrzebuje Rosji niż Rosja potrzebuje Zachodu. Rezultatem tych dociekań i zarazem dialogu historyków obydwu stron stała się znana Państwu zapewne, znana wszystkim tym polskim specjalistom i nie tylko specjalistom od Rosji książka Białe plamy, czarne plamy, która okazała się moim zdaniem pewnym osiągnięciem, chociaż nie wszystkie teksty stoją tam na tym samym poziomie naukowej wartości. Parę tekstów, zwłaszcza rosyjskich, ewidentnie imituje dawną propagandę sowiecką zgodnie z pewnymi zakorzenionymi mechanizmami myślenia o historii, o stosunkach z Polską i w ogóle o stosunkach międzynarodowych. Dużą rolę, bardzo pozytywną rolę odgrywali obydwaj przewodniczący, mam na myśli profesora Rockfelta, byłego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej i rosyjskiego partnera dla niego, którym był rektor MGIMO, profesor Torkunow, były ambasador w Korei Południowej, dyplomata moim zdaniem dużej klasy, który wkładał sporo rzeczowości w te relacje. Pod sztandarem jagiellońskim nie możemy niewątpliwie rozmawiać z Ukraińcami czy Litwinami, albowiem oni reagują na to alergicznie, twierdząc, że my chcemy ich zdominować. A polityka Dmowskiego, czy też neoendecka, zakładająca dialog z Rosją ponad głowami narodów leżących pomiędzy Polską a Rosją, też jest drogą donikąd, albowiem Rosja wcale nie zamierza iść z nami na kompromis, chce te narody zdominować, a potem, moim zdaniem, nastąpiłoby zagrożenie Polski. Wie pan co, oczywiście, że warto. Mam ogólnie taki ogląd do skoku i bardzo sobie to pozytywnie cenię. Kiedy tylko zaglądam na ten portal, to jak najbardziej mam przekonanie, że to rzecz bardzo pożyteczna jako pewne forum debaty, natomiast nie mogę powiedzieć, że regularnie śledzę. Zajmuję się, zwłaszcza w ostatnim czasie, rozmaitymi pisarskimi zaległościami. O szerszej obecności w opinii publicznej dzisiejszej Polski. Co tu dużo mówić, nie narzekamy, nie możemy chyba narzekać na spory, na liczbę sporów w naszym życiu politycznym. Jest coraz więcej, coraz ostrzejsze są.
Ale taka rzeczowa, spokojna dyskusja ciągle, moim zdaniem, cierpi na deficyt.